Witam serdecznie wszystkich w kolejnym filmie. Jak widzicie, dzisiaj mamy kolejny silnik. Jest to silnik Hondy CR80 z roku 99. Klient przywiózł do nas ten silnik z prośbą o rozebranie, sprawdzenie stanu łożysk, ewentualnie ich wymiany, stanu łożysk na wale korbowym oraz uszczelniaczy. Tego mi nie powiedział, ale profilaktycznie już trzeba będzie je wymienić, jeśli będziemy wymieniali łożyska. Do wymiany zlecono nam też, czy mnie, tarcze sprzęgłowe, które klient przywiózł. No i sprawdzenie stanu technicznego całego silnika oraz wstępne wyregulowanie gaźnika. Myślę, że chyba damy radę. Dobra, to co? Zostało nam przystąpić do rozebrania silnika, sprawdzenia wszystkiego i... Jeśli ktoś z Was dostaje zlecenie na naprawę takiego silnika, to zawsze warto jest sprawdzić, co my dostajemy. Dostałem silnik ze śrubami. Trzeba sprawdzić, ile tych elementów tutaj jest. Tu jest łożysko. Widzę wałka od zaworu, który domyka nam, zamyka lub otwiera wylot spalin z cylindra. No pierwszy rzut ucha słychać, że to łożysko już skończyło swój żywot. Trzeba je będzie wymienić oczywiście. Też je wymienimy. Elementy startera nożnego. Wszystko włożone tak, żeby było, że tak powiem, żeby się nie pogubiły. Gaźnik, rolgas z linką gazu i z przepustnicą. I oczywiście, jak widzę, już tutaj czegoś brakuje, bo nie chce nam się to tutaj zabezpieczać. Ale dojdziemy do tego, naprawimy. Dobrze. Ja to daję akurat na razie na bok. Silnik mamy z wypuszczonym olejem. Co? Zaczynamy. Moi drodzy, na początek zdejmę sobie wąż wylotowy cieczy chłodzącej, żeby nam to nie przeszkadzało. Będzie łatwiej nam, mnie, ja mówię nam, bo to wszystko do kartonika. Tutaj mamy odpowietrzenie silnika w tym miejscu. Świeca jest dokręcona, więc ją popuścimy, wykręcimy tą świecę. Jest nam niepotrzebna. Zobaczymy, jak ten cylinder będzie w środku wyglądał. Wszystkie części niepotrzebne będę wkładał sobie do pudełka, które tutaj dostarczył klient, a wszystkie potrzebne rzeczy zostawię na stole, które wykręcę. Oczywiście tutaj stopka, dźwignia zmiany biegów. Kręcam. Oczywiście śrubę trzeba będzie wyjąć, bo tutaj już jakaś szpilka jest wkręcona. Ok. Z góry na dół wyjmiemy. Powinno być ok. No coś tutaj ciasno. To widzę, że tu jakieś podkładki są zastosowane. Coś tam się działo niedobrego z tą dźwignią zmiany biegów. Albo ktoś to... Zresztą zaraz widzicie, tutaj podkładki ktoś założył, nie wiem po co. Ale ja zaraz do tego dojdę, ja wam powiem po co. Ktoś ten silnik składał, moi drodzy, na otwartym deklu. Na otwartej pokrywie sprzęgła. Dlatego zastosował, podejrzewam, podkładki, bo ta dźwignia, ta cała oś dźwigni uciekała nam do tyłu. Ona tutaj ma takie specjalne miejsce, czekajcie, muszę sobie monitor, o, ma takie specjalne miejsce, w którym opiera się ta dźwignia, ta oś tej dźwigni, ten cały wybierak, i nie dopuszcza do tego, żeby ta oś nam się cofała, więc no pamiętajcie, taką dźwignię zakładamy zawsze na zamkniętym deklu. Wtedy nam to ułatwi sprawę. Dobra, ja to postaram się jakoś z
demontować. Będę musiał się tu chyba nieźle namęczyć, moi drodzy, bo trochę tutaj jest tego śrubę najwyżej. Wymienimy. O, ciężka przeprawa chyba będzie. Powiem szczerze. Znowu ktoś mi powie, napisze pod filmem. Chyba tu objeżdżało to, bo powiem, jakiś klin tu jest włożony, jakaś podkładka. Zobaczcie. Staram się to wam pokazać. Jakiś klin, bo chyba nie łapie ostrości, nie wiem dlaczego, ale dobra. Chyba to objeżdżało. Więc ktoś włożył jakiś kawałek metalu, żeby to tutaj trzymało. No ja spróbuję to rozebrać, zobaczyć, co się z tym dzieje. Ewentualnie zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi. Dobra, ja postaram się to już poza filmem jakoś zdemontować, żeby się tutaj z tym nie męczyć, bo szkoda, że tak powiem, taśmy. Dźwignię zmiany biegów już zdjąłem. Po prostu śrubę musiałem też wykręcić. Widzę, że uszczelniacz tutaj tej dźwigni jest do wymiany, ponieważ gdzieś tu ciekł olej. Te podkładki nie będą użyte na pewno. Zrobimy to tak, jak należy. Widzę, że nakrętka wału korbowego też jest inna, ponieważ jest, zobaczcie, samokontrująca. Dobrze, ja teraz zdemontuję jeszcze zębatkę. Zdemontuję zębatkę napędzającą łańcuch napędową. Jak to tam woli. Jak to Honda jest, to na blaszce. Standardowo w Chińczyku. Z racji tego, że jest to motocykl wyczynowy, moi drodzy, crossowy, no, trzeba będzie te łożyska chyba wymienić, coś mi się wydaje, bo coś mi się też wydaje, że nie będą już w takim stanie, jak powinny być. No, coś tu się zaplątało, jakaś szmata czy coś. Dobra, zębatka jest jeszcze ok. Damy ją tutaj. Jakieś coś się tutaj nawinęło, jakiś materiał. Stopione, powiem wam. Mogło to też uszkodzić Zimmering, bo jak wiecie, Zimmering jest gumowy, jest odporny na jakieś tam uszkodzenia, ale nie takie mechaniczne, takie ostre, prawda? Ja spróbuję to tutaj jakoś ściągnąć z tego wieloklinu. Zobaczymy za chwilę, co tam nam się pokaże. Nawinęło. Niezbyt zdrowo to wygląda. Ok, dobra, to do kosza. Odkręcimy teraz sobie koło magnesowe. Klucz 17. Próbujemy zrobić to kluczem elektrycznym. Teraz przy pomocy ściągacza kół magnesowych zdejmę koło magnesowe. Troszeczkę. Pamiętajmy, jeśli używacie, taka uwaga do co do używania kuma ściągaczy, pamiętajcie, że ten ściągacz zawsze musimy wkręcić do końca, dociągnąć, żeby on sobie tutaj był bardzo mocno przytwierdzony. Wtedy macie pewność, że nie zerwie wam się gwint. Dobra, w takim wypadku możemy zaczynać. 18. Do zdjęcia koła magnesowego. 18 sobie tylko znajdę. Takie ściągacze są do nabycia w naszym sklepie internetowym. Link do sklepu pod filmem. Do ściągaczy też podam, jeśli byście potrzebowali, mieli ochotę, zapraszam. Dobra, zdejmujemy koło magnesowe. Oczywiście musimy przytrzymać jakimś kluczem tutaj, żeby to nam się nie odkręciło. O, koło magnesowe bardzo ładnie zeszło. Wszystko jest elegancko czyste. Na pierwszy rzut oka widać. Zamontuję ściągacz. Oczywiście do pudełka z powrotem.
koło magnesowe ma podkładkę, nakrętkę. Zawsze wkładam sobie tutaj do koła magnesowego i klin. Jeśli jest luźny, oczywiście też można schować. Dobra, teraz demontujemy iskrownik i impulsator. Okay. Tutaj już widzę, jakieś przeróbki były. Nie do końca można odkręcić tą śrubę. No, tutaj nie pasuje, chyba tu płaskim kluczem damy radę. Ok. Wystawimy. Okay. Ja zawsze sobie takie śruby wkręcam z powrotem na miejsce, gdzie one były. Wtedy wiem, że one mi się nie zgubią, a otwory nie zaleją się przypadkiem płynem, czy olejem, czy płynem do mycia silników, więc będą na pewno suche po wykręceniu. Wkręcamy iskrownik, również dwie śruby. Teraz taka ciekawostka, od razu mówię, iskrownik posiada taką konstrukcję z jedną cewką wyłącznie do zapłonu, także śruby oczywiście z powrotem przykręcamy. Widzę tutaj, powiem Wam szczerze, że przepuszczały te uszczelniacze, a Wam powiem, jak to sprawdziłem. Sobie wkręcę na miejsce, albo nie, tego nie będę wkręcał do iskrownika, bo te śruby będę potrzebował do rozpięcia silnika ściągaczem. Oczywiście iskrownik do pudełka ląduje z impulsatorem, pudełka z częściami. Moi drodzy, ja zrobię Wam teraz zoom i powiem Wam, po czym można sprawdzić, poznać, że ten uszczelniacz przepuszczał. Spróbuję tu zrobić taki zoom, żebyście mogli to zaobserwować. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj wewnątrz tego uszczelniacza widzimy mokre miejsca. Nie powinno tak być, moi drodzy. Jeśli macie tam mokre miejsca, uszczelniacz na pewno do wymiany. Łożysko tutaj całe chodzi. O, a najbardziej chodzi łożysko od strony sprzęgła. Jeśli mi się uda pokazać ten luz. O, zrobię tu zooma. Na to zobaczcie, to filmowanie nie jest proste, uwierzcie mi. Postaram się to pokazać, ten luz, widzicie, jak łożysko jest wypracowane z tej strony, z tamtej nie bardzo, nieznacznie, ale z tej. Wyłączę muzykę, żebyście to mogli nawet posłuchać. Wyłączyłem w kamerze zoom dźwięku, bo przy każdym zoomie optycznym zoom dźwięku, jeśli się powiększa, to jest strasznie to głośno, także, ale o, nawet widać w tym miejscu ciecz, która tam pozostała, o, to łożysko całe pracuje. Dobra, ja sobie teraz zdemontuję kosz sprzęgłowy, moi drodzy. Oczywiście nieodzowne do tego będą moje skrzynki, prawda? Także lecę po skrzynki i będziemy resztę odkręcali. Mamy już skrzynki moje ulubione. Wypadło przy okazji łożysko dociskowe tutaj z kosza sprzęgłowego, które też wymienię, bo już ma luz. Moi drodzy, ktoś mi kiedyś powiedział, żebym może zaczął korzystać ze stojaka do silników. Bo to nie do końca profesjonalnie wygląda. Ja się zgadzam, oczywiście z Wami w 100%. Nie wygląda to profesjonalnie, ale uwierzcie mi, jest wiele serwisów, ale jest to dla mnie wygodne, jest to dla mnie bardzo wygodne, więc będę z tego korzystał, naprawdę fajnie mi się tutaj robi na tych skrzynkach. A powiem Wam, byłem w kilku serwisach, bo zanim otwarłem swój interes, zrobiłem sobie rekonesans, pojeździłem troszeczkę po kraju, wiecie, tam gdzie serwis był profesjonalny, wpuścił klienta do swojego serwisu, pokazał, jak to wygląda, nie miał tajemnic, a ten, który był też niby profesjonalny, korzystał z profesjonalnych narzędzi, ale z profesjonalizmem nie miało to nic wspólnego. Ja mówię jedno, to nie wygląd czyni nasz serwis, tylko to jak my to robimy i czy klient nasz jest zadowolony. To jest najważniejsze dla nas.
Dobra, koniec tematów o profesjonalizmie. Staram się zawsze robić najlepiej jak mogę, jak potrafię. Dobra, odkręcamy śruby docisku sprzęgła. Oczywiście odkręcamy to na krzyż i każdą śrubę, że tak powiem, równomiernie. Nie ma tu podkładek, trochę mnie to martwi. Nie chciałbym powiedzieć słowa, że był tu Janusz. Tak mi to trochę wygląda. Dobra, to na razie sobie postawię na stół. Te wszystkie śruby i sprężyny. Tak. Cztery sprężyny. Mamy teraz kosz sprzęgłowy. Ten kosz sprzęgłowy tutaj, ten zewnętrzny, jak zauważycie za chwilę, ja wam pokażę. On troszeczkę tu jest uszczerbiony. Byłoby to do wymiany. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało z dostępnością tych części. Dobra. Tak, to my tego nie odkręcimy. Musimy użyć sobie klucza pneumatycznego. Ok. Śruba kosza sprzęgłowego wykręcona. Taka specjalna podkładka, widzę, jest wypukła. A możemy to zdjąć wszystko w całość. Naraz chyba. Chyba nie. Ok. Zdejmiemy to tak. Potem sprawdzimy poszczególne części. Pamiętajcie o podkładce między koszem a tym drugim koszem, żeby ona była. To jest ważne. Zdejmujemy teraz. A teraz kosza nie zdejmę, bo muszę zdjąć tę zębatkę. Muszę ją odkręcić i zdjąć. Dobra. Więc biorę się tutaj za odkręcanie tej. Zębatki, tu mamy jaki też 17. Ok, delikatnym ruchem, naciśnięciem próbuję odkręcić. No, gwint też tutaj niczego sobie już jest zmęczony. O tak. Taka moja ważna uwaga, bo moi drodzy, ja zauważyłem wiele takich uszkodzeń dziwnych tłoka. Ktoś próbował sam kiedyś rozbierać, żeby wam nie przyszło do głowy takie coś, żeby tutaj coś wkładać i blokować sobie tłok, prawda? Bo to jest chore. I odkręcać pneumatem, bo wtedy macie potłoku. Dobra, zębatkę odkładamy. Kolejną zdejmujemy, wszystko bardzo ładnie nam schodzi. Tutaj widzę Zimmering w miarę czysty, ale łożyska tak wybite, że naprawdę głowa boli. Ok. Tu mamy wszystko ok, sprzęgło w koszu jest git. Dobrze. Tulejka kosza sprzęgłowego tą szeroką podkładką musi być skierowana w dół na łożysko, nie odwrotnie. Ok, co teraz? Teraz możemy zdjąć oś dźwigni zmiany biegów. Potem mamy wybierak, cały automat biegów. Tutaj mamy zębatkę, która jest odpowiedzialna za starter nożny. Taka pośrednia zębatka. Też ją dajemy na bok. Oczywiście jest pod nią podkładka. Prawidłowo. No tak, zostaje nam teraz zdemontowanie wybieraka. Aczkolwiek chyba nie będziemy go ruszali, bo to nam wszystko się otworzy. Podkładka również pod osią dźwigni zmiany biegów. Teraz możemy zdjąć sobie głowicę i cylinder. Jak zdążyliście zauważyć, na pewno zauważyli ci, którzy mają takie silniki, takie pojazdy, lub ci, którzy już przy tym robią, że taki cylinder w takich motocyklach wyczynowych mamy dwuczęściowe. Głowica osobno jest przykręcana do całego cylindra, a cylinder osobno przykręcony do korpusu silnika. Więc pierwszy zdejmujemy głowicę, ponieważ wylot ciepłego tutaj tej cieczy chłodzącej z głowicy nam tutaj przysłania śrubę cylindra, więc musimy to siłą rzeczy sobie odkręcić. Ok. Możemy zdjąć głowicę. To nie jest proste. Możemy lekko puknąć młotkiem gumowym. Żeby sobie podbić. O, jest ok. Tak. Powiem wam tak, jak widzicie, i znowu mnie głowa boli, silikoniarze tutaj byli, silikon ktoś zastosował, ale
Ale nie, powiem wam tak. Ktoś go tutaj zastosował, ale w bardzo mądry sposób. Z racji tego, że silikon nie wypłynął tutaj gdzieś i nie zatkał żadnych otworów, bo spotkałem się kiedyś z silnikami, które były kompletnie zaklejone, nie miały w ogóle chłodzenia, także to były dopiero jaja. Jak widać, olej, na którym jeździł ten pojazd, nie do końca chyba był dobrej klasy, bo są takie czarne spieki, że głowa boli, ja to umyję, ale tu są też jeszcze jakieś kawałki. Ten silnik już kiedyś kolizję miał jakąś, także coś mi się wydaje, że dużo przejechane. Odkręciłem cylinder, zdejmę teraz cylinder z silnika. Jeszcze reszta płynu chłodzącego. Jest wprasowana już tuleja żeliwna, zobaczcie. Tuleja żeliwna jest wprasowana, tutaj ją widać. O. Także zobaczymy, jak wygląda ten tłok teraz. Za chwilę zdemontuję tłok. Tłok jednopierścieniowy. Powiem wam, przy tym luzie nie widzę, żeby ten tłok gdzieś tutaj nadmiernie przypuszczał, więc ja bym tego tłoka nie wymieniał, a zaraz wam powiem dlaczego. Zdemontowałem już tłok i chciałem powiedzieć, że na pewno będzie do wymiany łożysko, również łożysko sworznia, jak nie sam sworzeń. Wam pokażę luz tego sworznia, jak to wygląda. To musimy się zawsze sprawdzać, zobaczcie. Ten sworzeń nie może mieć takiego luzu na tym łożysku. Można łatwo sprawdzić również sworzeń, czy nie ma jakichś wgłębień. Najlepiej na wyczucie powinno się to mikromierzem robić, prawda? Ale jeśli nie mamy, nie czujemy żadnych tutaj, że tak powiem, zapaści, że tak wyżłobień w tym sworzu, jest ok. Podejrzewam, że łożysko będzie do wymiany, bo jest nadmiernie wypracowane. Ja ten sworzeń sobie założę tutaj do łożyska z powrotem. Zabezpieczę sobie pierścieniem zabezpieczającym, tak jak to ma być. I będziemy teraz otwierali silnik. Odkręcę wszystkie śruby silnika. O, niektóre są bardzo słabo dokręcone. Potem wam pokażę, ten silnik już był spawany w jednym miejscu. Także na pewno miał jakąś przygodę. Jak to z wyczynowymi maszynami. Gdzieś coś się zahaczy, gdzieś się uderzy silnikiem podczas takiej profesjonalnej jazdy w terenie. Dziwi mnie tylko, że niektóre śruby są mocno przykręcone, a niektóre słabo, ale nic na to nie poradzimy, prawda? Dobra, tutaj sobie musimy poradzić grzechotką, żeby to popuścić. Nie ma co męczyć klucza. Pewno się znajdzie znowu ktoś, kto powie, że coś robię nie tak, moi drodzy. Jak zawsze powtarzam na swoich filmach, ja mam wielką prośbę, żeby taki kanał, który jest pusty, bez filmów, a założony tylko do komentowania, dziwnego, czasem bezsensownego, nagrajcie film, poświęćcie czas i pokażcie, jak to się robi dobrze. Dobra, moi kochani, śruby mamy odkręcone. Ja te śruby sobie już teraz włożę do osobnego pudełka, w którym będę wiedział, że to są na pewno śruby korpusu silnika. Tak, mam pudełeczko. Ok. No i teraz możemy próbować otworzyć, sprawdzimy, czy jeszcze z tej strony nie ma jakichś śrub. Raczej nie ma, więc możemy śmiało sobie zacząć otwierać silnik z tamtej strony. No, łożyska są też powybijane, łożyska HK też. Dobra, biorę ściągacz specjalny i zaraz będę rozkładał silnik na dwie części, rozpoławiał po prostu. Ok, silnik będę rozkładał na dwie części przy pomocy takiego ściągacza dwuramiennego. Dokręcając tą śrubę, łożysko zostanie wypychane tutaj z karteru. Powiem wam, jak na razie to idzie bardzo sprawnie, bo to ręką mogę zrobić, co mnie bardzo cieszy. Martwi mnie za to troszeczkę ten tył silnika, ale widzę, że idzie ok. Wszystko nam się podnosi. O, skrzynię chciałbym, żeby została na miejscu. O tak, nie trzeba uderzać ani nic podobnego. O, leciutko można puknąć wałek, żeby sobie został w skrzyni biegów, tak? O, właśnie, w ten sposób. Już jesteśmy na półmetku otwarcia silnika.
O właśnie, tak. Super. Zeszło nam to. Uszczelka i tak jest do wymiany. Już będziemy uszczelki zakładali nowe. I sprawdzimy sobie, co tutaj jest nie tak. Okay. Moi drodzy, silnik mamy otwarty. Lewa połówka silnika. Zostało w niej łożysko HK w obudowie HK, które jest tutaj od wybieraka skrzyni biegów. To łożysko się rzadko zużywa, ponieważ ona nie ma tutaj żadnych obrotów, tylko służy do tego, żeby łatwo nam tutaj się to obracało, ten wybierak skrzyni biegów, prawda? No łożysko tutaj to na tej osi na pewno trzeba będzie wymienić, moi kochani. Łożyska wału i łożyska skrzyni również do wymiany. Zdejmiemy wał. Widzicie, ten wał to tutaj nawet sam wychodzi. Oj, tutaj mały problem. Wał jest wypracowany w tym miejscu. Powiem wam, kiedy tak się dzieje. Dzieje się wtedy, kiedy łożysko wału korbowego się zablokuje i na tej płaszczyźnie zaczyna się tutaj obracać. Prawdopodobnie kiedyś w przeszłości tego silnika miało to miejsce, bo powiem szczerze, inaczej to się nie może wypracować, bo ten wał jest w tym miejscu bardzo, bardzo twardy. Czasem jest tak, że zakładając nowe łożysko, to łożysko normalnie będzie ciasno wchodziło. No, ale tego się dopiero dowiemy po zwymiarowaniu albo zamontowaniu nowego łożyska. Korbowód. Jak można takim prostym sposobem sprawdzić, czy mamy nadmierny luz na korbowodzie? Sprawa jest prosta. Wieszamy na korbowodzie wał. Uderzamy z góry. Jak słyszymy metaliczny dźwięk, to znaczy, że tutaj mamy już luz. No. Powiem wam tak. Skonsultuję to z klientem, ponieważ mogę to łożysko osadzić na kleju do osadzania łożysk. Prawdopodobnie, jeśli nowe łożysko założymy, może być tak, że to łożysko będzie ciaśniejsze. Mogę to też sprawdzić między innymi na tym łożysku. O, już jest przykład, zobaczcie, że to łożysko tam też się wypracowało. To są te same łożyska z obu stron i to łożysko próbuję włożyć tutaj do tego wału. Już się nie da tego wcisnąć, ponieważ łożysko ma swój odpowiedni wymiar. Więc tutaj na dzień dobry już wiemy, że tego wału nie będziemy wymieniali. Zobaczymy, co będzie z korbą. No, powiem szczerze, ta korba według mnie musiałaby być wymieniona. No ale zobaczymy, czy klient będzie chciał ponieść takie koszty. Moi drodzy, pamiętajcie, jeśli już zbieracie taki silnik i sprawdzacie to sobie, no jak już sprawdzacie i te łożyska nie są wypracowane, to wymieńcie je profilaktycznie, ale wymieńcie na łożyska dobrej klasy. Kupujcie łożyska japońskie, nie kupujcie jakiegoś tam... nie wiem, no ja tu nie chcę negować innych firm. Ja stosuję albo Koyo, albo NTN-a japońskiego. W najgorszym wypadku biorę Timkena, ale to tylko wtedy, jak już nie mogę tamtych łożysk dostać po wymiarze. Więc siłą rzeczy, najlepiej te łożyska wszystkie wymienić, moi kochani. Dobra, ja teraz demontuję skrzynię biegów, przełożę to sobie wszystko do jakiegoś pudełka i pokażę wam, jak ona wygląda krok po kroku. Tutaj mam pudełko na elementy skrzyni biegów i całą skrzynię wyłożyłem, przepraszam, sobie workiem, żeby te drobne elementy mi się nie zgubiły. Jak to najlepiej rozebrać? No, zaczynamy od wyjęcia tych prowadnic, wodzików. Zapamiętajcie sobie wzrokowo, jak to tutaj było zamontowane. To wtedy będziecie wiedzieli, co i jak. Teraz kolejne. Oczywiście ja to zawsze sobie nakładam z powrotem na te osie, te prowadnice, więc wiem, że to było w tym miejscu. Aczkolwiek trudno to pomylić, moi drodzy. Skrzynia nam wychodzi bardzo gładko, łatwo. Więc łożysko ze skrzyni też zobaczcie, no. Też do wymiany, bo jest wypracowane. O, schodzi rękami, więc siłą rzeczy to łożysko trzeba zdjąć i je też wymienić. Dobra, spróbuję tą skrzynię zdemontować tak, o. Wyszło nam w ten sposób. Zakładamy zębatkę. Jest podkładka. I kolejna zębatka. I tam też powinna być podkładka stalowa.
Jest, ok, więc jest ok. Jeśli ktoś coś robił, to robił to dobrze. Moi kochani, przy takiej rozebraniu już skrzyni biegów, pamiętajcie, żeby sprawdzić wszystkie zęby, czy są ok, czy są dobre, czy nie są uszczerbione, czy nie są nadzbyt wypracowane. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby też sprawdzić sobie stan tych tutaj bolców wystających, które zasprzęglają, które zazębiają, zatrzaskują nam ten bieg, czy nie są zaokrąglone. Jeśli są zaokrąglone, no to ta zębatka siłą rzeczy jest do wymiany, bo ten bieg może wyskakiwać. Tutaj z tej strony wygląda, że wszystko jest ok, więc ja to sobie złożę w całość i włożę do pudełka. Tu mamy wałek zdawczy. Skrzynia się, także już tak od razu powiem, skrzynia dzieli się na dwa wałki. Wałek pośredni sprzęgłowy i wałek zdawczy. Niektórzy to inaczej nazywają główne i tak dalej, i tak dalej. Dobra, kolejny wałek, mamy wszystko w porządku. Po umyciu też to jeszcze sprawdzimy. Także pamiętajcie, żeby to sobie sprawdzić, żeby potem nie było niespodzianki, że coś tam nie działa. Prawda? Ok, skrzynię mamy tutaj. Łożysko. No, łożyska wymienimy profilaktycznie wszystkie, niestety, tak jak powiedziałem wcześniej. Powiem tak, nie będę wybieraka demontował, ja to sobie umyję tak złożone, żeby nie przysporzyć sobie za dużo pracy, bo naprawdę jest to bardzo, bardzo, że tak powiem, czasochłonne. Łożysko w obudowie HK też postaram się wymienić, bo tutaj też był taki nadmierny luz. Także wymienimy te łożyska wszystkie kompleksowo. Muszę to niestety najpierw wszystko skonsultować z klientem, moi drodzy. Dobra. Silnik mamy rozebrany, szukamy części i będziemy składali. Moi drodzy, mamy już wszystkie części. Silnik już wyczyściłem kompletnie. Jeszcze zostało mi tutaj takie resztki do wyczyszczenia, jak widzicie, z uszczelek, ale to już poza kadrem. Nowy docisk kosza sprzęgłowego, nowe łożyska, oczywiście japońskie Koyo. Uszczelki silnika. I co, lecimy z tym tematem, tak, moi drodzy? Oczywiście jak zawsze zacznę od montażu łożysk, moi drodzy, w karterach. Jeszcze przedtem, jak wcześniej powiedziałem, wyczyszczę te brzegi karterów, to za chwilę uczynię. Zacznę od montażu łożysk do karterów, ponieważ tutaj łożyska, jak widzicie, są zabezpieczone blaszkami, żeby się nie przesuwało ani w jedną, ani w drugą stronę, więc musimy zacząć od tego momentu. Moi drodzy, rozpiąłem już wał, ponieważ jak wcześniej mówiłem, będziemy wymieniali korbę na tym wale korbowym, więc starą korbę już wyprasowałem, muszę jeszcze wyprasować sworzeń z drugiej strony, co zaraz uczynię. Zamontujemy nowy korbowód firmy Hot Rods, amerykańska firma, która produkuje bardzo fajne elementy dobrej jakości. Oczywiście taki korbowód można również zakupić w naszym sklepie internetowym, na sklep myślnikczęści.pl. Ja teraz otworzę to sobie, oczywiście przed każdym, że tak powiem, procesem trzeba sprawdzić, czy wszystkie elementy mamy składowe, tego mamy na miejscu, czy wszystko nam tutaj pasuje kompletnie. Możemy porównać, że tak powiem, wymiarami. Wszystko jest ok. Bierzemy stary korbowód i nowy. Oczywiście wystarczy przyłożyć i sprawdzić wewnętrzne. No wiadomo, powinienem użyć jakiegoś narzędzia, ale powiem wam, jest to pod ten model, na pewno będzie pasowało, więc nie powinno być problemu. Dobra, ja sobie przebiję ten korbowód i za chwilę wracam. Drodzy, korba już przebita, wał gotowy. Jeśli potrzebujecie zregenerować wał korbowy, można przysłać na każdy wał korbowy. Pamiętacie, jak sprawdzałem stary wał? Cisza, kompletna cisza. To oznacza, że nie ma luzu, moi drodzy. Tak sprawdzamy wał korbowy. Jest ok, więc możemy przystępować do montażu. Wał mam już zamontowany, moi drodzy. Jak pamiętacie, ten wał miał taki luz na łożysku. Na nowym łożysku ten luz był znacznie mniejszy, bardzo, bardzo niski. Więc i tak musiałem ten wał włożyć na gorąco, ale osadziłem ten wał korbowy i łożysko do karteru na kleju do łożysk. Moi drodzy. Ale gdzieś ten
wziąłem go w każdym razie na kleju do osadzania łożysk, moi drodzy, żeby zniwelować te luzy. Po 48 godzinach ten klej sobie ładnie stężeje, te metale się połączą i będzie wszystko ok. Po wymianie takiej korby i łożysk na nowe, naprawdę zaś znów ten motor zrobi setki motogodzin. Powinien zrobić bezawaryjnie, oczywiście, jeśli nie uszkodzi się silnik czy coś takiego, ponieważ ten silnik już też miał, widzę, kolizję. Zobaczcie, był spawany. Ktoś to bardzo ładnie zrobił, bardzo, bardzo fachowo. Powiem wam, że japoński aluminium bardzo fajnie się spawa, ale chińskie już nie do końca. Dobra, ja teraz przystąpię do zamontowania skrzyni biegów i reszty. Włożyłem już, moi drodzy, przekładnię zębatą, całą skrzynię biegów, znaczy przekładnię zębatą skrzynię biegów. Teraz jeszcze zostało nam do zamontowania wodziki i osiek, na których wodzik się wspiera, prawda? Dobra, moi drodzy, lecimy. Podkładki oczywiście, które tutaj muszą być, musimy zostawić. Teraz założymy sobie wodzik 1. Oczywiście to było wszystko z oleju, to jest czyste, ja tego nie czyściłem, moi drodzy, ponieważ nam to tutaj ułatwi sprawę. Dobra, tu mamy 2, tutaj mamy 1. Ok, więc pierwszy wodzik zakładamy tutaj. Na pewno zastanawiacie się, do którego rowka, do środkowego, moi drodzy, zaraz wam to pokażę. Jak to złożę w całość, to pokażę wam, który wodzik w którym rowku powinien być. Bardzo prosta sprawa, także nie stresujcie się nawet tym, jeśli będziecie to kiedyś robili. Pamiętajcie, róbcie sobie tego zdjęcia, jeśli nie macie takiej pamięci wzrokowej, róbcie zdjęcia. Na pewno zdjęcia wam wszystko wytłumaczą. Moi drodzy, jesteśmy teraz na którymś biegu. Zobaczcie, założyłem wodziki. Zrobię zoom teraz na te wodziki, żebyście mogli tutaj zaobserwować to wszystko, jak to wygląda. Nie wiem, czy będzie tak, muszę tu sobie oświetlenie zrobić. Powiem wam, ja jeszcze do końca się nie zorganizowałem w tym warsztacie tutaj nowym. Ciężko się przenieść z miejsca, w którym się 10 lat pracowało, do miejsca, gdzie wszystko miałem już zorganizowane, dopięte. A tutaj niestety wszystko od nowa. Moi drodzy, jak widzicie, wezmę jakiś wskaźnik, jakoś śrubokręt. Pojedynczy wodzik do środkowego rowka tutaj, do tego rowka wkładamy, bo on inaczej nam nie będzie pasował. A te dwa wodziki, jak widzicie, jeden u góry, drugi na dole. Bardzo prosta sprawa, moi drodzy. Po przełączeniu biegu te wodziki będą nam pracowały, będziecie mogli zaobserwować. To jest chyba 6. bieg. Zaraz sprawdzimy. Oj. Tu luzik można sobie złapać. O, mamy bieg jałowy, jest luz, także wszystko jest ok. One się będą obracały z racji tego, że olej ich je tam napędza. Zobaczcie, pokazuję, a nie widać, bo przecież zoom jest, tak? O, blokuje wałek, mamy luz. Wodziki z prowadnicami mamy założone, skrzynia zamontowana, wszystkie podkładki na miejscu, moi drodzy. Teraz muszę przełożyć kołki ustalające, te tuleje ustalające z tamtego karteru do tego. Moi drodzy, niestety kołków nie przełożyłem, bo tak są zapieczone, że nie da się tego ruszyć. Ale to mniejsza z tym. Moi drodzy, ważna rzecz, zanim złożę te dwie połówki w całość. W dwusuwie mamy takie specjalne kanały, jak tutaj widzicie. Są to kanały odpowiedzialne za cyrkulację całej mieszanki paliwa z olejem, które automatycznie, jak widzicie, tu jest taki wyfrezowany rowek. To wszystko przechodzi przez łożysko i jest smarowane tym olejem z paliwem, prawda? Więc pamiętajcie, jeśli macie jakąś usterkę pod tytułem uszkodzone łożysko rozsypane w miał, gdzieś jakieś kawałki się wydostały, albo łożysko igiełkowe, cokolwiek. Pamiętajcie, jeśli już rozbieracie taki silnik, żeby sprawdzić przelotowość tego otworu. Ten otwór musi być czysty, nie może być niczym zablokowany, ponieważ jeśli zostawimy tam jakikolwiek kawałek, odłamek metalu, czasem kulka wpadnie, choć rzadko się zdarza, a raz mi się zdarzyło, zablokuje ten przelot, albo podczas pracy silnika wypadnie i zrobi straty takie w silniku, że wszystko mamy znowu do remontu, to znaczy całą górę, albo po prostu zacznie się zacierać to łożysko, ponieważ będzie niedosmarowane. Także pamiętajcie, że bardzo ważną rzeczą jest, żeby te wszystkie otwory, jeden jak i drugi z drugiej strony, sprawdzić, czy jest czysty, czy nic tam nie zalega, jakiś piach. Najlepiej wydmuchać sprężonym powietrzem i sprawdzić fizycznie, czy jest tam światło.
Dobra, ja zakładam teraz uszczelkę. Mam taki jeden sposób na tą uszczelkę, żeby tej uszczelki po prostu sobie nie uszkodzić przy montażu. Zaraz Wam pokażę, tylko przygotuję sobie elementy do tego. Jeśli nie mamy tu lejek ustalających, moi drodzy, i nie jesteśmy w stanie tej uszczelki utrzymać przy montażu silnika w jakikolwiek sposób, ponieważ te tuleje ustalające są między innymi po to, żeby nam ładnie uszczelka leżała. Ja stosuję takie szpilki twardości bardzo twardej, 10, klasy 10, powiem Wam. Stosuję je do układów wydechowych, do cylindra, ponieważ normalne szpilki w silnikach na przykład 139 FMB potrafią się urywać z wibracji na potęgę. Ja wkręcam sobie kilka obrotów taką szpilkę zawsze w czterech miejscach, ewentualnie tych bardziej newralgicznych, gdzie może nam uszczelka uciec i nie mam możliwości jej złapania, to znaczy przy wale korbowym, przy skrzyni biegów. Moi drodzy, taki plus tych śrub jest taki, że tutaj mamy wejście na klucz imbusowy i możemy sobie ją swobodnie wykręcić. Położyłem uszczelkę, moi drodzy, zobaczcie, uszczelka ładnie siedzi, ma nieznaczny luz taki, jaki powinien być, wystarczający, i mogę zacząć sobie na spokojnie zamykać drugą połówkę silnika. Oczywiście smarujemy to miejsce tutaj, ja nagrzewam wewnątrz łożysko, żeby wał korbowy nam ładnie siadł, bo te łożyska tutaj wchodzą bezproblemowo. To samo tutaj, jest to tak spasowane, że one muszą z jakimś tam luzem sobie wejść, ale to niestety zawsze jest bardziej ciasno osadzone. Dobrze, ja zamknę silnik i kontynuujemy. Jak widzicie, silnik mamy już zamknięty. Zostało nam teraz tylko wkręcenie wszystkich śrub, dociągnięcie tego. No i oczywiście montaż cylindra głowicy, do czego za chwilę dojdziemy. Dobrze, moi kochani, ja to sobie poprzykręcam, dokręcę, wyciągnę, wykręcę szpilki, także żebyśmy mogli na spokojnie sobie tutaj wszystko to poskładać. Moi drodzy, śruby na miejscu, mogę je spokojnie dokręcać, ale jest taką siłą, żeby po prostu dociągnąć. Oczywiście, jak zawsze mówię, nie stosujemy tutaj silikonu, no chyba że mamy jakieś wyszczerbienia, ale to nie w tych silnikach. Okay. Tak, moi drodzy, mam dociągnięty silnik, wszystko elegancko pracuje, w jak najlepszym porządku. Została nam jeszcze jedna śruba taka z uszczerbionym kawałkiem. Muszę ogarnąć temat, jak to tutaj zabezpieczyć, żeby to miało ręce i nogi. Więc widzę, że tutaj już też był silikon. Dokręcę tą śrubę delikatnie, żeby nie przesadzić. O, i wystarczy, nic więcej nie będziemy ruszali. Nie jestem w stanie tego naspawać, także nie wiem, czy ktokolwiek by to naspawał. Dobra, więc tak, silnik mam zamknięty, wał nam się obraca, jak widzicie, skrzynia biegów również. O, jesteśmy na biegu jałowym, na luzie tak zwanym. Teraz przystąpię do zamontowania strony sprzęgła całej, montażu oczywiście montażu uszczelniaczy. Moi drodzy, w tym miejscu zawsze troszeczkę sobie lejemy oleju, żeby po prostu te łożyska były już nasmarowane. Oczywiście jeśli nie zrobiliście tego, to nie zapomnijcie. Kwestia tej uszczelki. Tą uszczelkę po prostu wycinamy do płaszczyzny tutaj. O, w ten sposób. I bardzo fajnie nam to tutaj równo będzie się zgadzało. Dobra, oczywiście jeszcze mi zostało tutaj do wyczyszczenia troszeczkę. Wał obraca się bez żadnych najmniejszych oporów. Więc możemy lecieć dalej z naprawą, składaniem tego silnika w całość. Jeszcze jedna ważna informacja odnośnie tych łożysk smarowania. Moi drodzy, pamiętajcie, jeśli będziecie smarowali te łożyska, żeby nie ubrudzić z oleju tej krawędzi tutaj sobie, z racji tego, że no, uszczelniacz nie powinien być z tej strony tłusty, moi drodzy, żeby siła potem go nie wyparła, bo jak on będzie śliski, to on sobie wyleci. Także to musi być suche, odtłuszczone. Tak samo z uszczelniaczem powinien być suchy, odtłuszczony.
uszczelniacz wału korbowego już zamontowałem, po prostu wcisnąłem go palcami, moi drodzy. Można go dobić na równo jakimś narzędziem, żeby po prostu nam nie wpadł głębiej. Już czujemy automatycznie, że ten wał korbowy się obraca nam z oporami, co świadczy o tym, że uszczelniacz tutaj nam ładnie przylega na całej płaszczyźnie. Zapomniałem powiedzieć, zanim zamontuję wał korbowy, żeby sprawdzić zawsze tą tutaj gładź tego wału korbowego na tym czopie. Ona jest tutaj dobra, bo ja to sprawdziłem, tylko zapomniałem o tym wam powiedzieć. Jeśli ona jest jakaś, ma jakieś zadziory, wgłębienia, nawet tego wału nie montujcie, ponieważ jeśli to będzie nawet pół milimetra zagłębienie w miejscu, gdzie biegnie sobie warga uszczelniacza, nie jesteśmy w stanie tego uszczelnić. Może gdzieś tam przepuszczać lewe powietrze. Dobra, co teraz? Zostało nam złożenie reszty skrzyniegów. Moi drodzy, co teraz? No teraz na początek zamontuję sobie prowadnicę, powinienem jeszcze założyć uszczelniacz tutaj. Uszczelniacz na końcu go włożę, dobra. Prowadnicę dźwigni zmiany biegów. O tak. Całą oś dźwigni zmiany biegów, która wygląda w ten sposób. Jest troszeczkę zmasakrowana, ale damy radę to ogarnąć, będzie działało, gwarantuję. Oczywiście nie zapominamy o podkładkach, które tutaj muszą być, moi drodzy. To jest po to, żeby nam się elementy aluminiowe nie wycierały. To musi wyjść tutaj w taki rowek. Zobaczcie, postaram się to jakoś pokazać. O, ta sprężyna powinna wyjść w taki bolec. Tak? O, żeby ona mogła pracować. Już wam pokażę, jak ona powinna pracować. Sorry, że tak rzucam tą kamerą, ale... To podniesiemy kamerę, zrobię zoom i postaram się ten rzut z góry pokazać. O właśnie. Jak widzicie, ta sprężyna powinna tak działać, żeby dźwignia zmiany biegów mogła nam wracać, prawda? Bo to jest ta sprężyna. Czasami jest tak, że ta sprężyna po prostu nam albo pęknie, albo gdzieś wypadnie, no i jest problem z przekładaniem biegów. Dobrze, teraz po kolei, co mamy dalej? Powinienem teraz zamontować wałek rozrusznika startera nożnego, tak to powinienem nazwać, moi drodzy. Jest to tutaj troszeczkę porozkładane, ja to wszystko postaram się jakoś złożyć w całość. Momencik, już pokazujemy. Nie powinno tutaj być większej filozofii, moi kochani. Oczywiście pamiętajmy, że tutaj powinna być sprężyna pod tym, żeby ta grzechotka nam tutaj działała. Ok. Zakładamy teraz sobie starter nożny w ten sposób. Ta grzechotka tutaj ja wam pokażę na zoomie, żebyście mogli to zaobserwować. Zaraz to wszystko ustawimy. Ta grzechotka ma tutaj taki język wystający. Widzicie, on jest taki wycięty pod skosem. On musi podchodzić, leżeć na tej sprężynie i podchodzić tutaj pod tą blachę. Że jak my wracamy sobie starterem nożnym, to ta sprężyna nam odciąga tą blachę. Ta sprężyna jest trochę za krótka, powiem wam, coś tu się z nim działo. Ja trochę jakby rozciągnę. Ja mam takiej zapasowej, ale to powinno działać. Jeśli ta sprężyna będzie za słabo napierała, to jest obawa, że może nam obierzać starter nożny. O, jak w ten sposób będzie, jest ok. I w tym momencie, jeśli ona sobie będzie wracała, będzie rozpinała nam tą zębatkę tutaj na starterze nożnym i już mamy wszystko ok. Więc musimy to zrobić w ten sposób, że napinamy tutaj do końca sobie to. Tutaj mamy sprężynę, która powinna wejść do tej dziury, do tego otworu, tak? I w ten oto sposób mamy prawidłowo złożony starter nożny. Jeśli założymy tutaj starter, a postaram się to zrobić i nie zrobię tego, bo chyba nie mam tego startera. Nie mam tego startera. Jest, przepraszam, jest, był. Przepraszam, wracam za ten honor. Zobaczcie. Zębatka jest luźna. Teraz zaczyna ciągnąć. O. Więc tak, jeśli
już wróciła nam ta zębatka, to pamiętajcie, ona nie może trekotać. Ona musi luźno sobie chodzić w obie strony, żeby przypadkiem nie zahaczało. Dlatego ta sprężyna też musi z dosyć wielką siłą tutaj sobie dochodzić, żeby to się zazębiało, prawda? Bo jak będzie za słaby docisk, będzie sobie ta sprężyna uciekała. Ok, więc tak, dobrze. Starter nożny mamy zamontowany. Teraz przystąpimy do montażu kosza sprzęgłowego. Ok, przygotuję sobie wszystkie elementy i za chwilę Wam to pokażę. Pamiętacie o koszu, o docisku kosza sprzęgłowego, który no, można to śmiało dociskiem nazwać, ponieważ on tutaj trzyma wszystko, to jest kosz wewnętrzny, który dociska te wszystkie tarcze. On jest tutaj już wyszczerbiony, moi drodzy. Pamiętajcie, żeby przed montażem sprawdzić, czy te części są w miarę, ale identyczne. Ja spróbuję jeszcze oddalić kamerę, bo to za blisko mamy. Ja Wam teraz pokażę, co by się stało, gdybyśmy nie wymienili tego elementu. Pierwsza sprawa to jest uszczerbienie. Druga sprawa, zobaczcie, jak on już jest wypracowany, ten kosz. Jest tak cienki, że za chwilę to by się po prostu odłamało. Tutaj już widać też, że zaczynało się odłamywać kawałek. O, tutaj. Zaczął się odłamywać ten kawałek i za chwilę znowu, gdybyśmy złożyli na tym starym koszu, ten silnik by po prostu padł. A tu jest nowy kosz, zobaczcie jaka grubość. Ja wezmę teraz wymiarkę i postaram Wam się to pokazać. Na wymiarce muszę ją znaleźć. Moi drodzy, nowy kosz ma grubość całkowitą 4 mm. 4 mm, oczywiście patrzymy na podziałkę, nie na wskaźnik, bo bateria padła. A stary 2 mm, masakra. Powiem Wam, gdybyśmy to zamontowali, to by były jaja. Dobra, od czego zaczynamy? Dobra, zaczynamy od początku, to znaczy od tego, że musimy zamontować kosz. Pamiętacie, jak zawsze mówię w filmach o tulejkach tutaj, o wszystkich podkładkach. Tutaj nie ma podkładki akurat w tej wersji. Od razu sobie tutaj oleju pyknę na to łożysko. I tu na cały ten układ. O, tak, w ten sposób. Ładnie. Tutaj mamy taką tuleję, która była w koszu, więc tą tuleję nakładam na to, już na nasmarowany wałek najlepiej. Teraz dodatkowo posmaruję znowu sobie tą tuleję olejem, żeby po prostu miało to już jakiś pościsk, żeby to się przypadkiem nie zacierało nam. Przedtem jeszcze mamy do zamontowania, moi drodzy, zębatkę pośrednią rozrusznika nożnego. Już Wam pokazuję tą zębatkę. Oczywiście zawsze pamiętajcie, żeby sprawdzić wszystkie te zęby, wszystkie elementy, czy nie ma jakichś uszczerbień i tak dalej, i tak dalej. Zębatka ta powinna być w tym miejscu, moi drodzy. O tak, w tym miejscu. Jeszcze przedtem musi być podkładka, którą też zamontujemy. I dopiero zębatka. O. I w ten sposób tak sobie to tutaj biegnie. Kosz sprzęgłowy zabezpiecza to przed wypadnięciem tej podkładki. Nie ma tutaj niestety żadnego zabezpieczenia. Teraz to miejsce leci sobie kosz sprzęgłowy, oczywiście, to już nasmarowałem, żeby było wszystko ok. To ten wałek też sobie tu nasmaruję, żeby przypadkiem nie zrobiły się jakieś, za przeproszeniem, jaja, ponieważ na sucho jak ktoś pracuje, może wpaść w wibrację i zacząć obracać wszystkim, może to się po prostu uszkodzić. Jeszcze tutaj sobie dosmaruję. O! Teraz mamy kosz. Wszystko pasuje. Tu jest kosz wewnętrzny, który jest jeszcze dobry, jest ok, więc go zostawimy. Potem mamy przekładki i tarcze. Moi drodzy, ktoś napisał pod ostatnim filmem z Junaka 123, gdzie silnik naprawiałem, że tarcze przekładamy, wymieniamy zawsze w komplecie z przekładkami. Coś Wam pokażę teraz, moi drodzy, co zauważyłem. Muszę wrócić do początku. Zobaczcie. Tak było tutaj poskładane sprzęgło. Nie wiem, kto to robił. Zaraz dojdziemy do tego, czy to jest prawidłowo, ale na pewno nie. Przy rozbieraniu tych tarcz zauważyłem, powinna być tarcza, przekładka, tarcza, przekładka,
tarcza, przekładka i przekładka i tarcza i przekładka i tarcza. Nie wiem, czy to jest prawidłowe, aczkolwiek na pewno nie. Zaraz liczymy ilość tarcz i ilość przekładek i ilość tarcz nowych w komplecie. Dobrze, ale wracając do tego z silnika Junaka 123. Ja sobie tutaj rozdzielę moje tarcze z przekładkami, ponieważ ktoś powiedział, że tarcze sprzęgłowe zawsze wymieniamy w komplecie z przekładkami. Moi drodzy, jeśli wymieniamy amortyzatory, jeśli wymieniamy... Może tak do kamery, żebym mógł mówić. Jeśli wymieniamy amortyzatory, jeśli wymieniamy elementy, które równobieżnie pracują i używają się w miarę szybko, zawsze wymieniamy w komplecie, jak wiecie, w samochodzie dwa z przodu, dwa z tyłu, nie jeden ten, który mniej tłumi, ponieważ można tak zrobić, ale tłumienie jednego amortyzatora niższe może nam spowodować, że nie będziemy mieli już przyczepności pojazdu. Tak. Jeśli chodzi o tarcze sprzęgłowe, to ja wam powiem, dlaczego ktoś palnął głupotę totalną, bo moim zdaniem to jest naprawdę totalna głupota. Na początek, zanim te przekładki wymienimy, musimy zmierzyć ich grubość. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Według instrukcji serwisowej, jeśli mamy do niej dostęp, możemy zmierzyć grubość suwmiarką, albo możemy to zrobić na oko lub ręką. Moi drodzy, tarcza zawsze pracuje do tego momentu, gdzie są te ząbki. Jeśli przejedziecie sobie palcem i czujecie, że tutaj, ja mówię, to jest taki poradnik dla ludzi, którzy robią to w domu, w garażu. Jeśli widzicie, czujecie, że ta tarcza nie jest, nie odbiega od normy płaszczyzną od tego ząbka tutaj, to znaczy, że ta przekładka jest ok. Jeśli ona jest przebarwiona, przepalona, zwichrowana, krzywa, wtedy ją wymieniamy. Powiem wam, trzeba być naprawdę mieć, jeździć chyba na sucho takim silnikiem, żeby przepalić taką przekładkę. Chyba, że ktoś jeździ na ślizgającym się sprzęgle naprawdę długi, długi czas, co po prostu jest bez sensu. Nie zalecam robić takich rzeczy. Więc pamiętajcie, jeśli grubość tego ząbka nie jest większa od grubości tarczy po przejechaniu palcem, spokojnie zakładajcie tą przekładkę. Ja wam to mówię i mówię to z wielką odpowiedzialnością, z całym przekonaniem, nic złego się wam nie stanie. Więc sprawdzamy, czy te tarcze po prostu nie są przegrzane, moi drodzy. Wycieramy sobie każdą tarczę z osobna. Moje tarcze nowe moczą się już w oleju. Powiem dlaczego akurat tutaj się moczą w oleju, ponieważ nie mam możliwości uruchomienia silnika i zagrzania go. W pojazdach 50 cm sześciennych i 125, i wiem, że za to, co teraz powiem, ktoś mnie na pewno zhejtuje tutaj na tym kanale, ale musicie pamiętać o jednym, że olej ciepły szybciej nasączy tarczę niż olej zimny, który ma naprawdę wielką gęstość, moi drodzy. Także proponuję troszeczkę przemyśleć pod względem praktycznym, a nie teoretycznym te sprawy i dojdziecie sami do wniosku, że gdybyśmy nagrzali olej do pewnej temperatury i byśmy zanurzyli tę tarczę, na pewno ta tarcza szybciej przyjmie ciepły, rzadszy olej niż ten zimny, olej, który jest w silniku. Dlatego zagrzewam silnik, czekam, aż ma temperaturę do wentylatora tak zwanego. To wiemy, że ma normalną temperaturę pracy. Naciskam sprzęgło, nie jadę tym pojazdem jeszcze. Naciskam sprzęgło, wrzucam bieg i czekam, aż tarcze nabiorą sobie oleju, aż się wypełnią. Na pewno to im nie zaszkodzi, uwierzcie mi, w swoim motocyklu. Również wymieniłem tarcze, też tak zrobiłem. Zrobiłem nim w jednym sezonie, powiem wam, moi drodzy, prawie 10 tysięcy kilometrów. Była to Varadero 125, ponieważ te tarcze były wyrąbane, musiałem je wymienić. Jakoś 10 tysięcy kilometrów zrobiłem, nie było problemu. Dobra, wracając do tego silnika. Moi kochani, ja przygotuję sobie za chwilę tarcze. Sprawdzę te tarcze, jak one tutaj ilościowo wyglądają i będziemy montowali. Moi drodzy, no i znowu mam jeden taki dylemat. Może to nie jest coś specjalnie takiego, że tak powiem, trudnego, ale jeśli mamy wyczynowy silnik, który pracuje w naprawdę ekstremalnych warunkach, ponieważ można ten silnik nazwać wyczynowym, jeździ to w krosie, naprawdę jest wiecznie ten silnik kręcony i ma dosyć wysokie obciążenia. Klient dał mi tutaj do kompletu olej, który prosił, żebym nalać.
Motul 5110W40 olej, ale w specyfikacji tego oleju pisze wyraźnie, że to jest silnik do, olej do silników czterosuwowych. Powiem tak, jeśli chodzi o silniki takie czterosuwowe, no można je lać. Ja niejako z doświadczenia wiem, że do tego silnika powinno się lać taki olej, moi drodzy. 10W40 Expert Trans Oil to jest wyłącznie do przekładni i sprzęgieł mokrych olej stosowany. Siłą rzeczy, no trudno, ja naleję ten olej, który powinien być, bo tamten olej nie bardzo jest zalecany. Jeśli poczytamy sobie specyfikację, jest wyraźnie napisane do czego, do jakich silników ten olej stosować. Do silników o wysokich obciążeniach, oczywiście i silników wyłącznie do przekładni i sprzęgieł mokrych, moi drodzy. Więc ja naleję na pewno ten olej, Trans Oil, żeby po prostu było wszystko ok, ponieważ jak wiecie, ja na tą robotę i części daję gwarancję, oczywiście na części, które wymieniałem, nie na tarcze sprzęgowe, bo ja ich nie zakupiłem. I skoro mam dać gwarancję producenta, producent daje gwarancję na ten kosz, nie wiemy co się stanie po naleju tamtego oleju. Jak wiemy, żeby się nie czarować i bądź szczerzy, nalejemy oleju roślinnego, też ten silnik pojedzie i nic mu się nie stanie. Tylko będzie może troszeczkę krócej żył i jego elementy zaczną się bardziej kleić. Sprzęgło nie wysprzęglać i tak dalej. Więc ja zaleję ten silnik zalecanym olejem do tych silników. Moi drodzy, bardzo ważna rzecz. Nie nalewamy oleju o specyfikacji 80W90 lub 75W90 albo 80 i tak dalej, i takie różne historie. Dlaczego? Jest to olej stricte przeznaczony wyłącznie do przekładni na wysokie obciążenia. To nie jest olej do silników, ani do MZ-ki, jak to niektórzy leją, ani do komara, ani do żadnego silnika do przekładni. Jest to olej przekładniowy, ale nie do sprzęgieł. Pamiętajcie, nie do sprzęgieł, ponieważ ten olej Wam tak sklei sprzęgło, że Wy w ogóle biegu nie wrzucicie i nie ruszycie. Mam mnóstwo maili z zapytaniami, co ma zrobić, ponieważ zalał silnik olejem w MZC lub w komarze lub w motorynce, w kadecie, chodzi o te stare silniki i sprzęgło ciągnie. Nie mogę wrzucić biegu, bo skrzynia chroboce. No to moje pierwsze pytanie jest takie, następujące. Jaki olej nalałeś do przekładni, do skrzyni biegów? Pamiętajcie, kiedyś był olej Lux 4, który lało się do przekładni do komara, do tych naszych polskich silników, i jego odpowiednik był niemiecki, który lało się do MZ-ek i tych wszystkich innych wynalazków i do Jawy i tak dalej, i tak dalej. Te oleje miały specjalne specyfikacje i inną klasę lepkości, były rzadsze te oleje, a nie takie gęste jak 80W90. Kiedyś ludzie lali takie oleje, bo takich olejów nie było, to były trudne dostępne rzeczy, moi drodzy. Ja to pamiętam, bo jak ja zaczynałem moją przygodę z motorynką, miałem 10 lat, musiałbym policzyć, który to był rok, i naprawdę, uwierzcie mi, taki olej w sklepie nie do końca był dostępny, więc lało się 80W90. Jeśli już ten olej się pokazał w sklepie, to był drogi, no ale niestety trzeba było go kupić, prawda? Więc pamiętajcie, nie lejemy do takich silników sprzęgłem mokrym oleju o takiej specyfikacji, to znaczy 75W90, 80W90 tego nie lejemy, wyłącznie przekładnie zębate, bez sprzęgieł. Dobra. Ja się zabieram za złożenie sprzęgła. Będziemy zamykali silnik od strony sprzęgła. Przed całą tą operacją, moi drodzy, składania kosza sprzęgowego, oczywiście trzeba jeszcze zamontować zębatkę, która napędza kosz sprzęgowy, sam kosz sprzęgowy, przeniesienie napędu kosza, oraz zębatkę napędzającą pompę wody. No, trzeba to zrobić w ten sposób z racji tego, że nie ma innego sposobu, ponieważ to bardzo spasowane elementy. I dopiero w ten sposób możemy śmiało to sobie zamontować. Oczywiście tutaj jest łożysko, które trzyma ten deklu, tę oś pompy wody. W innych modelach jest to taki specjalny odśrodkowy, że tak powiem, układ, który otwiera nam, przesuwa i otwiera nam zawór wylotowy w cylindrze tego silnika. Ale to mają cerki 85 i 125. Moi drodzy, dobra, to za chwileczkę dokręcimy, dociągniemy. Ja sobie to wstępnie dokręcę. Przystępujemy do montażu tarcz sprzęgłowych i całego kosza. Moi drodzy, teraz montaż tarcz sprzęgłowych i sprzęgła całego kosza sprzęgłowego, tego nowego. Powiem tak, są modelem motocykli, w których
są odpowiednie, że tak powiem, oznaczenia co do ustawienia tego, żeby ten wieloklin nam pasował. W tym modelu akurat wszystkie ustawienia wieloklinu pasują bez problemu. Jest to tak wyliczone, żeby nie trzymać je specjalnie tych że tak powiem, rowków. To tak? Dobrze, więc musimy sobie zamontować tarczę. Zrobimy to na stole i włożymy całość sobie do kosza sprzęgłowego. Tarcze sprzęgłowe moczyły się cały weekend, moi drodzy, w tym oleju, w oleju dedykowanym, który Wam pokazałem w opakowaniu. Zatem przystąpię teraz do złożenia tego. Jak wcześniej powiedziałem, były założone dwie przekładki obok siebie. To totalny błąd. Dobra, troszeczkę sobie tutaj nabrudzę teraz, ponieważ ten olej będzie mi tutaj gdzieś spływał. Ja te tarcze muszę mieć mokre. Podniosę je troszeczkę, żeby one ościekły z tego oleju. I postaram się to Wam pokazać, żeby to miało ręce i nogi. Dobra, tylko sobie jakąś szmatę zorganizuję. Moi drodzy, celowo taką troszeczkę brudną szmatę sobie wziąłem. Ja postaram się teraz to pokazać, jak będę składał te tarcze. Oczywiście ja zacznę od tej strony, żeby nakładać sobie wszystkie tarcze i przykładki tutaj. Więc zaczynamy od tarczy, ponieważ tutaj mamy już jako ślizg wykorzystujemy tą tarczę. Więc, bo gdyby ta przekładka tutaj była, to na pewno tak nie może być, prawda? O, byłby odstęp i już mamy za mały luz. Więc tarcza, przekładka i kolejna tarcza. No i może mi to wpadło. Ustawiamy te tarcze sobie mniej więcej tak, żeby one nam tutaj pasowały. I kolejna przekładka. Tarcza, przekładka i znowu tarcza i znowu przekładka i znowu tarcza i teraz przekładka i oczywiście na końcu ten kosz, moi drodzy. Przekładka metalowa jest tutaj po to, żeby wszystko było ładnie zdystansowane. Zaraz zresztą zobaczymy, czy tych przekładek tutaj chyba nie jest za dużo, bo coś mi tutaj nie pasuje. Nie, tej przekładki tutaj nie powinno być. Albo ktoś coś dołożył. Nie mam serwisówki z tego, słuchajcie. Nie mogę znaleźć serwisówki nigdzie. Ja wiem, że ktoś powie, no jakbyś chciał, to byś poszukał, a jesteś serwis, to powinieneś mieć serwisówkę. Nieprawda, gówno prawda, bo nie każdy serwis ma dostęp do takich serwisówek. Dobra, moi drodzy, wygląda na to, że ten kosz bardzo ładnie sobie leży. Nie ma żadnych tutaj przeciwwskazań, żeby coś było nie tak, więc jest ok. Więc podejrzewam, że tutaj jest jakaś jedna tarcza za dużo dołożona, jedna przekładka za dużo dołożona do tego sprzęgła, bo na pewno ona nie może być tam na dole. Jestem przekonany na 1000%. Ok, zamontuję teraz ten kosz. No, czy mógłbym ten kosz sobie śmiało, ja tutaj sobie zrobię tak, żeby pokazać. Ok, teraz ten kosz mogę sobie śmiało tutaj zamontować. Pamiętajcie, tutaj jest inaczej niż w większości motocykli, że jedna tarcza, pamiętajcie, żeby ten wałek sobie trochę obrócić, żeby na wieloklin skoczył, że jedna tarcza jest tutaj troszeczkę w tym miejscu inaczej założona, to nie ten model silnika. Więc tak, ok, ja sobie teraz dokręcę lekko śrubę, która nam to tutaj trzyma. Dociągnę sobie z taką siłą, żeby to można było, żeby nam to nie uciekło. I oczywiście za chwilę będę dokręcał śruby, które będą nam dociskały sprzęgło. Kosz już dociągnąłem. Moi drodzy, powiem Wam tak. Należę do ludzi upartych i dążący zawsze do celu za wszelką cenę. No może nie za wszelką, bo to by było przegięcie. Ale nie dało mi spokoju, że nadbyła mi ta jedna tarcza, ta przekładka. Powiem Wam tak. Nawet jakbyśmy założyli tą jedną przekładkę, to sprzęgło byłoby już ściśnięte, bo ona ma na tyle taką grubość, że po prostu no, nie dałoby rady wysprzęglić tego sprzęgła. Więc słuchajcie, no, nie będę zakładał tej przekładki siłą rzeczy, bo wtedy nasze sprzęgło nie miałoby w ogóle racji bytu i wysprzęglenia. No, bez sensu by to było. Wszystko jest tutaj prawidłowo, jak w większości silników, więc tak to pozostawię, moi kochani. Zakładam sprężyny i cały docisk sprzęgła.
żeby to ścisnęło. Także ktoś tutaj próbował sobie chyba skompensować to, że te tarcze nie już nie zasprzęglały albo ślizgały i dlatego ktoś po prostu dołożył tę jedną przykładkę. Nie wiem, skąd ją wyczasnął, ale dobra, mniejsza z tym. Dobra, moi kochani, skręcamy to powolutku. Oczywiście tutaj na krzyż, żeby nam to się tutaj te siły wyrównały, żeby nie przegiąć, nie pokrzywić, nie urwać tego. Mamy to dociągnięte, moi kochani. Przeczyścimy to, żeby to nie było falcowane z łap. Docisk sprzęgła mamy nowy. Oczywiście łożysko, które tutaj było dociskowe, ja je zostawię, ponieważ ono jest dobre. Nie będę go wymieniał. Jest ok. Akurat to łożysko dobrze tutaj pracuje. Więc zobaczymy, jak to będzie. Spróbujemy ewentualnie później docisnąć, jeśli... A nie, docisnę, muszę klapę założyć. Założymy dekiel, będziemy sprawdzali potem, czy to sprzęgło nam pracuje prawidłowo. Moi drodzy, nie jestem w stanie dzisiaj zakończyć tej strony zamknąć, z racji tego, że klient dostarczył mi wszystkie części, oprócz jednej części, której najbardziej mi brakuje. Jest to dźwignia do ścisku sprzęgła, taka oś specjalna, która nam wypiera tu taki kołek. Wszystko było, oprócz tej dźwigni niestety, moi drodzy. Więc muszę wykonać telefon do klienta i siłą rzeczy poprosić go, żeby mi to dowiózł. A ja zajmę się mocowaniem, zamontowaniem cylindra i układu zapłonowego. Więc tak, przystąpimy teraz do montażu tłoka, cylindra, głowicy. Moi drodzy, pamiętajcie, żeby w tym miejscu korbowód nasmarować, jeśli macie wał, którego nie regenerowaliście, a jest sprawny. I myliście go w benzynie, pamiętajcie, żeby tutaj nasmarować to olejem. No z racji tego, że zanim ten olej tam dojdzie, to troszeczkę minie. Ja tu już oleju nie będę lał, ponieważ ja podczas prasowania wału, składania obficie to nasmarowałem olejem, więc nie mamy z tym problemu. Drugą ważną rzeczą jest nasmarowanie tego łożyska z fożnia, żeby po prostu było już też nasmarowane. Ponieważ jak uruchomimy silnik, zanim ten olej tam dotrze, to też troszeczkę czasu mija. Moi drodzy, taka niespodzianka dla tych, którzy ostatnio upomnieli mnie o to, dlaczego nie wyczyściłem denka tłoka w Junaku 123. Proszę, wyczyściłem, tyle wystarczy. Tylko po to, żeby zobaczyć, w którym miejscu jest strzałka. Pamiętajcie, w dwusuwie strzałka zawsze w stronę wydechu. Tak montujemy tłok w dwusuwie. Jeśli nie jesteście w stanie odczytać strzałki, musicie zawsze w ten sposób założyć tłok, żeby zamek był między kanałami, tam gdzie nie ma kanału. Jeśli go odwrotnie włożymy, tam będzie kanał i może nam wpaść, więc między kanałami musi być zamek. Strzałka do wylotu jest tutaj, ja tu sobie zrobię taką kreskę, żebym mógł widzieć, bo tu jest taka strzałka i dokładnie tak nie widać, ale o, jak będę wiedział, że tu jest strzałka, taką zrobię strzałkę, żeby wiedzieć na 100%, że to jest tutaj. Moi drodzy, teraz kwestia sfożnia. Ja mówiłem, że sfożeń można zbadać albo mikromierzem, można go zmierzyć, albo na dotyk. Jeśli go, że tak powiem, przejdziemy palcami i będziemy czuli wgłębienia, a wiecie, czucie w palcach mamy dosyć spore, więc jeśli czujemy wgłębienia, automatycznie wymieniamy to. Wymieniamy to, moi drodzy, ponieważ no, będą stuki i pamiętajcie, że każdy luz powoduje kolejny luz. Moi drodzy, ja tego stworzenia nie będę wymieniał z racji tego, że on tutaj bardzo fajnie chodzi. Pamiętacie jak wkładałem stare łożysko i sprawdzałem luz w starej korbie? Latało to jak stara baba, nie obrażając kobiet. To łożysko tutaj praktycznie nie ma luzu, ma luz na tyle, co powinno mieć. Oczywiście przed montażem musimy nasmarować tutaj olejem, żeby nam się to nie zatarło przypadkiem. Oczywiście to łożysko się nie zatrze, ale żeby już było nasmarowane.
Troszeczkę chciałem opowiedzieć teraz o tym tłoku. Ja mówiłem na początku filmu, że ma dosyć spory luz ten tłok, ale ktoś to zrobił z głową tylko dlatego, żeby tego silnika przypadkiem nie przytrzeć. Jak widzicie, ten silnik bardzo ładnie pracuje. Nie ma żadnych przebarwień. Tutaj troszeczkę minimalnie pierścień przepuszczał, ale to jest znikome. Moment, kamerę dam niżej, żebym mógł lepiej operować tłokiem. To jest znikome, moi drodzy. Jeśli byśmy tu mieli takie przebarwienia dosyć spore, duże, to znaczy, że ten cylinder już tutaj, nie, ten tłok pierścień sam nie ma szczelności i po prostu on pracował, ale już przepalał i tam się po prostu stosowały spaliny i to tam zostaje. Więc ten tłok jest jeszcze jest ok, nie będziemy go wymieniali. Jest spoko, wyczyściłem go oczywiście. Przystępujemy do montażu. Jak widzicie, tłok zamontowałem już, także teraz będę zakładał cylinder. Muszę go sobie wyczyścić, umyć, żeby był czysty. Założymy, dokręcimy wszystkie cztery śruby cylindra, a potem będziemy montowali głowicę. Cylinder, moi drodzy, mam wyczyszczony, przygotowany do montażu, więc zakładamy cylinder na tłok, czy tłok do cylindra. Kiedyś się mnie ktoś pytał, jak ja to zrobiłem, że tak szybko, sprawnie założyłem ten cylinder na tłok. Moi drodzy, jak będziecie mieli, jak będziecie pracowali przy takich rzeczach 20 lat bez przerwy, to dojdziecie do odpowiedniej wprawy, moi kochani. Dobra, powiem tak, tu są takie oszkliwe śruby szpetne, ja je po prostu wymienię na normalne, na klucz 13 z podkładkami, żeby to ładnie wyglądało, bo troszeczkę drażnią mnie takie zardzewiałe śruby. Ja przykręcam cylinder i za chwilę zajmiemy się głowicą. Jak widać, cylinder już założyłem, dokręciłem nakrętki, siła do kręcenia 20 Nm. Moi drodzy, wymieniłem podkładki, nakrętki na nowe, będą ładnie wyglądały. Teraz zajmę się montażem głowicy. Teraz zamontujemy, moi drodzy, głowicę. Głowicę już wyczyściłem, oczywiście byli nasi silikoniarze. Uszczelka tak na silikonie przywalona, że nie szło jej zedrzeć. Ale wyczyściłem wszystko. Pamiętajcie, te płaszczyzny muszą być idealnie czyste. Tak samo te tutaj. Nie może być żadnego, że tak powiem, żadnego piachu, żadnego pyłu, nic. Także, moi drodzy, najlepiej to wypłukać benzyną ekstrakcyjną, zamontować uszczelkę i wtedy możemy dokręcać. Uszczelka również nie powinna być znacznie dotykana przez palce. Najlepiej wypłukać ją jeszcze benzyną ekstrakcyjną, żeby była całkiem sucha. Jak widać, głowicę mamy już zamontowaną. Wszystko nam elegancko działa. Ciśnienie jakieś tam mamy w tym silniku. Przepraszam najmocniej. Klient nam dał świecę do tego motocykla. Widzę, że tutaj ktoś inwidową świecę chyba zamontował. Kupił sobie dokładnie tak. Oczywiście tutaj ma być świeca z długim gwintem, moi drodzy, bo ten silnik jeździł na świecy z krótkim gwintem, co jest totalną pomyłką. Na świecę tylko profilaktycznie wkręcę, żeby po prostu, o, sucho jak pieron. Damy tu troszeczkę jakiegoś smaru, bo to się za chwilę nam ten gwint zerwie. Dosłownie odrobinę, żeby nam to tutaj nie popiskiwało. Takie suche aluminium potrafi się zerwać potem. O, właśnie w ten sposób. Teraz jest bajka. Prawie. Okej. Okay. Może być śmiało. Kręcić sobie świecę. Okay. Dobra, to ja wykręcę tę świecę tak na rękę na razie. A potem i tak klient będzie musiał tę świecę wykręcić, żeby ten silnik zamontować, tak? No. Okej. Okay. Moi drodzy, klient jeszcze mnie prosił, żebym sprawdził stan zawaru membranowego. No niestety zawór membranowy jest do wymiany, ponieważ widzicie, tutaj ktoś jeszcze dołożył takie swoje, no jakieś, nie wiem, powiem wam, ktoś wymieniał membrany własną robotą. Jak widzicie, jest to tak porobione, że po prostu, no pożal się, Panie Boże. Niestety klient powiedział, że sobie sam to w własnym zakresie zrobi, więc ja tego nie będę wymieniał, aczkolwiek ktoś już dorabiał te karbonowe zaworki tutaj, te płatki karbonu ktoś tutaj zamontował. Moi drodzy, proszę was, lepiej, powiem szczerze, zamontować
kupiony od razu produkt, który jest specjalnie wycinany dla takich zaworów, ponieważ takie wycinanie karbonu nożyczkami nie najlepiej może na niego wpływać. Lepiej, żeby to było fabrycznie zrobione, a jak widać, te płytki fabryczne nie są. Także tylko tyle mogę powiedzieć. Ja to wyczyszczę, założę, żeby klient to miał wyczyszczone, a resztę sobie sam załatwi. Moi kochani, mogę powiedzieć, jeszcze tu nam zostało zapon do założenia. Zostało jeszcze mi do założenia zimmering od strony zaponu. Sekundę, sobie tak się z tym szamoczę. Uszczelniacz od strony, został mi do założenia uszczelniacz od strony koła magnesowego, od strony wałka zdawczego i dźwigni zmian biegów. Ja to założę, pokażę Wam, jak to wygląda złożone. I to chyba będzie za chwileczkę koniec tego filmu. Moi drodzy, taka jedna rada moja i nawet uwaga do montażu uszczelniaczy. Jak widzicie, tutaj ktoś wcześniej montował uszczelniacz i próbował go zabezpieczyć jakimiś takimi wcięciami. Wiecie co, tak się robiło w latach 50-tych, 60-tych, jak jeszcze te uszczelniacze nie były tak precyzyjnie wykonane. Moi drodzy, ja widzę, że tutaj był mechanik kompletnie bez doświadczenia. Ktoś czasem mówi, że mam braki w doświadczeniu, ale to chyba ma naprawdę wielkie braki sam w tym, co mówi, intelektualne, bo naprawdę, moi drodzy, nie zabezpieczamy w żaden sposób takich uszczelniaczy. No przecież to jest niszczenie silnika. Ten uszczelniacz tutaj wciskamy, jest ok. Ewentualnie przed wypadnięciem trzyma go zębatka, aczkolwiek ona jest tutaj no, prawie przy uszczelniaczu. A poza tym tu nie mamy żadnego ciśnienia. To samo jest z uszczelniaczem wału korbowego. Nie wiem, czy to będzie widać. Postaram się to pokazać tutaj. O, z uszczelniaczem wału korbowego, którego jeszcze nie zamontowałem. Jego tutaj trzyma iskrownik i nie ma możliwości wypadnięcia. Także dlatego to się wszystko wkłada na sucho, na ciasno. Więc nic nie ruszamy. Żadnych, moi drodzy, zabezpieczeń, pukań, bo to jest pomyłka. Naprawdę, to jest pomyłka i niszczenie silnika. Dobra, ja teraz założę sobie uszczelniacz jeszcze do wału korbowego od strony aparatu zaponowego i oczywiście dźwigni zmiany biegów. Zamontowałem już wszystkie trzy uszczelniacze z tej strony, moi drodzy. Ten silnik naprawdę jest bardzo, bardzo zniszczony moim zdaniem. Takie rzeczy, które tutaj były zrobione, jakieś zapadnięte tutaj ścianki, nie mogłem nawet tutaj wbić tego uszczelniacza, musiałem wyfrezować troszeczkę zapadnięte ścianki, żeby ten uszczelniacz mi w ogóle wszedł. To samo tutaj. Także no, nie róbcie takich praktyk, naprawdę, nie zalecam. Dobra, został mi jeszcze do założenia aparat zaponowy, koło magnesowe i to chyba będzie, oczywiście i pokrywa całego zaponu i to chyba będzie wszystko. Moi drodzy, jak widzicie, silnik mam już kompletnie prawie złożony, oprócz tej nieszczęsnej pokrywy, do której nie mam odpowiedniej części. No niestety, no, muszę skonsultować to z klientem, zadzwonić do niego, żeby mi to przywiózł i tego poszukał. Udało mi się też ogarnąć problem tej nieszczęsnej, wyjechanej dźwigni zmiany biegów. Wsadziłem to, pamiętacie o tych szpilkach, o których mówiłem, bardzo twarde, bo zwykła śruba niestety mi się zerwała. Wkręciłem taką szpilkę, obciąłem, dałem nakrętkę i jest bardzo fajnie. Sprawdzimy teraz, czy wszystkie biegi pracują prawidłowo. Teraz mamy luz. Jedynka jest ok, luz z powrotem, drugi bieg, trzeci bieg, czwarty bieg, piąty bieg i szósty bieg. Ci, co pamiętają motorynkę Rometa, co ile byście dali, moi drodzy, żeby mieć taki silnik w motorynce, co? 80. Taki mały silnik, nawet mniejszy niż motorynki, a taka moc, potęga mocy i prędkości, moi drodzy. To by była jazda wtedy, nie? Ale to do tych, którzy jeździli kiedyś Rometami starymi, tak jak ja, bo to były takie motorowery, które były ogólnodostępne. To wtedy była fajna zabawa. Moi drodzy, to by było tyle. Ja już niestety nie będę czekał, ponieważ muszę kończyć ten film. Mam inne prace do zrobienia. Mamy tutaj do skończenia jeszcze aprilkę, jak widzicie.
z silnikiem, też silnik na stół pójdzie, będziemy rozbierali silnik, będę ten silnik robił, na pewno będzie z tego film, moi drodzy. Także jeśli Wam się podobał ten film, oczywiście proszę łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, moi drodzy, pamiętajcie, po naciśnięciu przycisku subskrybuj, naciśnijcie dzwonek obok niego, przepraszam, żebyście mogli dostawać powiadomienia o wszystkich nowościach na moim kanale. Moi kochani, tak mówię, jeśli Wam się podobał film, łapki w górę, jeśli nie, oczywiście w dół. Wszystkich hejterów pozdrawiam serdecznie. Oczywiście znajdą się na pewno jakieś komentarze, że ja coś źle zrobiłem, ale już się tym nie przejmuję, moi drodzy. Robię swoim sposobem już tyle lat i wszystko jest ok. Niestety jako serwis, daję na to gwarancję, ponieważ wiem, że na pewno jest to dobrze zrobione, moi kochani. Także dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę. No i zapraszam do oglądania moich filmów.